Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo, bardzo serdecznie w Nowosądeckiej Małej Galerii. Tak to już jest, że co dwa lata tu w Małej Galerii gościmy salon Związku Polskich Artystów Plastyków. Salon, czyli doroczną wystawę, przegląd aktywności. Wystawa ta, czyli salon, odbywa się przemiennie. Raz w galerii Dawna Synagoga, a raz właśnie tutaj u nas. I dlatego bardzo się cieszymy, że dzisiaj zebraliśmy się tu, zgromadziliśmy się na otwarciu salonu. W imieniu Zarządu Związku Polskich Artystów Plastyków chcę przywitać panią prezydent Bożenę Jawor. Bardzo nam miło. No i dyrektora Antoniego Malczaka, dyrektora MCK Soku, który się chowa tam, ale bardzo nam jest miło, panie dyrektorze. Salon jest wystawą konkursową. Podczas salonu przyznawane są nagrody. Główną nagrodą salonu jest nagroda imienia Bolesława Barbackiego. Bardzo prestiżowe wyróżnienie, co roku przyznawane jednemu z artystów, którzy biorą udział w pokazie. Ja w tej chwili już, żeby nie przedłużać, oddaję głos prezesowi oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków w Nowym Sączu, Barbarze Adamowicz. Ja może ze swej strony, ponieważ już tacy zacni goście jak pani prezydent, pan dyrektor zostali przywitani. Ja chciałam przywitać oczywiście również przede wszystkim artystów, którzy przyjechali do nas z Preszowa i którzy biorą udział w tej wystawie. Chciałam przywitać panią Wierę Walkową, która jest jakby aniołem stróżem artystów preszowskich i zawsze dba o ten fakt, aby zawsze co roku i tradycyjnie byli z nami i uczestniczyli w wystawach, w takich ważnych właśnie imprezach plastycznych, artystycznych, jak są coroczne salony. Oczywiście chcę również przywitać artystów, uczestników wystawy. Chcę przywitać panią wiceprezes Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Krakowskiego, panią Joannę Warchoł, która jest reprezentantką zarządu okręgu w Krakowie i jest również członkiem jury konkursu. W tym roku ten medal pamięci Bolesława Barbackiego przypada byłemu prezesowi naszego oddziału, długoletniemu prezesowi, panu Józefowi Pogwizdowi. Dziękuję bardzo za zauważenie takiej małej postaci z brodą jak ja. Zaszczyt jest taki, że kiedyś walczyliśmy o jakąś taką pamięć, a przejęliśmy właśnie Bolesława Barbackiego jako symbol naszej kultury miasta, wielkiego artystę. I tym więcej jest ta dla nas wartością, bo to jest wartość ponadczasowa. Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu swoim i w imieniu Zarządu Okręgu Krakowskiego, ZPAP. Dzisiaj odbyło się posiedzenie jury, którego protokół pozwolę sobie przeczytać. Oraz następnie zostaną nagrodzone osoby, którym jury przyznało wyróżnienia. Więc protokół z posiedzenia jury dorocznej wystawy Nowosądeckiego Oddziału ZPAP Salon 2011. W dniu 8 grudnia 2011 obradowało jury w składzie
Joanna Warchoł, artysta, malarz, wiceprezes Okręgu Krakowskiego ZPAP, przewodnicząca jury. Alicja Hebda, dyrektor Małej Galerii, honorowy członek ZPAP. Maria Marcinowska, historyk sztuki, wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. Dr Karol Gąsienica-Szostak, artysta rzeźbiarz, wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. Profesor dr habilitowany Andrzej Szarek, artysta rzeźbiarz, wykładowca na Uniwersytecie Śląskim w Instytucie Sztuki w Cieszynie oraz Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. Po zapoznaniu się ze zgłoszonymi na konkurs pracami zostały wyłonione do nagród następujące osoby. Barbara Adamowicz, Urszula Gawron, Anna Choroszko, Joanna Kubica, Witold Kubicha, Krzysztof Kuliś, Barbara Paluch, Iwan Szafranko, Kazimierz Twardowski i Edita Woloszczukowa. Ostatecznie przyznano następujące nagrody. Nagrodę główną imienia Bolesława Barbackiego w wysokości 3000 zł otrzymuje koleżanka Anna Choroszko. Prosimy tutaj. Nagrodę prezydenta miasta Nowego Sącza w wysokości 1000 zł otrzymuje Barbara Adamowicz. Również pani prezydent, prosimy. Nagrodę prezydenta miasta Nowego Sącza w wysokości 1000 zł otrzymuje Iwan Szafranko. Bardzo prosimy do nas. Nagrodę przewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza w wysokości 1000 zł otrzymuje Kazimierz Twardowski. Bardzo prosimy pana Artura Czarneckiego o wręczenie nagrody. Nagrodę dyrektora Wydziału Kultury Miasta Nowego Sącza w wysokości 1000 zł otrzymuje koleżanka Barbara Paluch. Bardzo prosimy pana Józefa Kantora o wręczenie. Ale zdaje się, nie ma laureatki. Więc na ręce pan, tak, przewodniczącej. I ostatnią już nagrodę honorową, czyli złotą ramę, nagrodę zarządu ZPAP Okręgu Krakowskiego otrzymuje Urszula Gawron. Bardzo proszę, wręczę w imieniu zarządu. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie, pani dyrektor, pani prezes, wszyscy szanowni goście, a przede wszystkim nasi goście z siostrzanego miasta na Słowacji. Bardzo się cieszę, że Państwo jesteście jak co roku i bardzo się cieszę, że tyle Państwa tutaj, miłośników sztuki, a przede wszystkim miłośników artystów plastyków, daje swój czas po to, aby się spotkać na tym corocznym salonie. Dziękuję bardzo serdecznie włączenie się Krakowa, dlatego że to jest dla nas też bardzo ważne, abyśmy tutaj w Nowym Sączu, ci, którzy przygotowują te wystawy i ten salon, czuli się zjednoczeni z pobliskimi miastami, jednocześnie dając tutaj możliwość spotkań i rozmów o sztuce, a tych nam tak bardzo brakuje w zaspieszonym świecie. Bardzo się cieszę, że tyle Państwa jest chętnych na te spotkania i bardzo serdecznie dziękuję tym, którzy zaczęli je kiedyś organizować i którzy je kontynuują i cieszę się również z tego, że gdzieś duch naszego wielkiego sądeczanina Bolesława Barbackiego unosi się tutaj i myślę, że będzie
dalej patronował i opiekował się tam z zaświatów tymi właśnie salonami i tym, co się tutaj w tej dziedzinie u nas w Nowym Sączu dzieje. Bardzo serdecznie dziękuję i życzę dobrego wieczoru.